Zadanie dynamiczne, spacer po linie. Dana jest tablica liczb naturalnych. Naszym celem jest przeskoczyć tą tablicę z pola znajdującego się zaraz przed tablicą do pola znajdującego się zaraz za tablicą. W każdym ruchu wolno się przesunąć o jedno lub dwa pola w prawo i naszym celem jest przeskoczyć tą tablicę jak najtaniej, to znaczy, żeby suma liczb, po których przeskoczymy, była jak najmniejsza możliwa. Sytuację trochę utrudnia fakt tego, że to jest problem dynamiczny, to znaczy poszczególne elementy tablicy mogą się zmieniać w czasie i za każdą taką zmianą należy powiedzieć, jaki jest nowy wynik. Czyli nie wolno tego wyniku od początku liczyć od nowa, no tylko jakoś potrzebujemy jakiejś mądrej struktury danych, która będzie w stanie aktualizować wynik. No i teraz z pomocą przychodzi taka prosta obserwacja. Jakkolwiek ta plansza by nie wyglądała, możemy sobie podzielić tą planszę składającą się z n pól na dwie w miarę równe połówki, strzelić gdzieś w środek, to jest jakieś środkowe pole. I teraz jest tak, że albo przeskoczymy przez to środkowe pole, albo przez następne. No nie ma opcji, żeby nie przeskoczyć przez żadne z tych dwóch pól. Być może przeskoczymy przez oba te pola, bo z jakichś przyczyn będzie to opłacalne, ale nie wydarzy się tak, że nie przeskoczymy przez żadne z tych pól. A więc tak naprawdę moglibyśmy sobie jakoś wcześniej przygotować, jaki jest koszt przeskoczenia od początku planszy do tego pola, jaki jest koszt przeskoczenia od początku planszy do tego pola, moglibyśmy przygotować, jaki jest koszt przeskoczenia planszy od tego pola do końca, no i od tego pola do końca. No i teraz albo jest tak, że się opłaca przeskoczyć tutaj i potem dalej, no albo jest tak, że się opłaca przeskoczyć tutaj dotąd i wtedy dalej. No zawsze któraś z tych opcji to będzie rozwiązanie optymalne, tak? Bo jeżeli nie rozważymy żadnej z tych opcji, no to nie mamy rozwiązania dopuszczalnego. No więc pomysł jest taki, żeby stworzyć sobie drzewo przedziałowe. Drzewo przedziałowe, w którym no, przedziały będą mniej więcej tak wyglądały. Może będę pisał z myślnikiem. Przedziały zawsze będą co najmniej jednoelementowe i zaraz powiem, jak to będzie działać. Każdy przedział opisuje sposób, no jakoś będzie opisywał sposób przejścia od tego pola do tego pola, tak? No nie do końca tylko od tych pól, no bo wiemy, że potencjalnie może się nie opłacać przeskoczyć ani przez pole 2, ani przez pole 4, ale zawsze jeśli będziemy mieli taki przedział od L do R, to zawsze będziemy mieli policzone tablicę czterech wartości. Przejścia z pola L tego do R tego, przejścia z pola L plus pierwszego do pola R tego, przejścia z pola L tego do R plus pierwszego i przejścia z pola L plus pierwszego do R plus pierwszego. Czyli możemy sobie stworzyć taką tablicę, nazwijmy ją D. Powiedzmy, że ta tablica D będzie dwuwymiarowa, znaczy dwuwymiarowa i w każdym przypadku tu będą dwa indeksy, 0 lub 1. Tak, nazwijmy to x i y. No i to będzie oznaczało, tu jest jakieś L i tu jest R, czyli w każdym węźle będziemy mieli taką tablicę D i to będzie oznaczało, jaki jest koszt przejścia, najtaniej oczywiście, koszt przejścia z pola x plus L do pola y plus R. Tak? Czyli pomimo tego, że nasz przedział jest LR, może się okazać, że tak naprawdę będziemy chcieli przejść przez jakieś sąsiednie pola. No i teraz chcąc policzyć wynik dla jakiegoś większego przedziału, korzystamy z grubsza z tej obserwacji, tak? Że albo rozwiązanie będzie chciało przejść przez to środkowe pole, albo przez to środkowe. Czyli powiedzmy, że chcemy policzyć wynik dla przedziału
0,8, czyli są pod tablicę D, na podstawie podtablic 0,4 i 4,8. Tak, nazwijmy, że to będzie tablica L, a to będzie tablica R, a to będzie tablica, powiedzmy, P. Czyli powiedzmy P00 będzie oznaczało, to jest ta komórka tablicy D umieszczona w węźle 0,8, że chcemy przejść z pola 0 do pola 8, tak? Czyli musieliśmy wystartować w lewej części z pola 0. I teraz być może przeszliśmy przez pole czwarte, a być może przeszliśmy przez pole piąte, tak? Czyli tutaj będę mógł sobie wybrać, albo jest tak, że przechodzę przez pole zerowe, znaczy przez pole czwarte i wtedy w prawej części muszę też przejść z pola 0,0. No a może jest tak, że wolę jednak przejść przez pole piąte. No i wtedy z prawej części też zaczynam od pola piątego. No ale kończę na polu ósmym, bo tak sobie umówiłem się. No i analogicznie obliczę się P01, P10 i P11. Widać, że w czasie stałym można to policzyć. Tam być może trzeba uważać, na to środkowe pole, żeby go nie policzyć dwa razy i żeby je policzyć dokładnie raz, tak? W sensie to już zależy, jak się ze sobą umówimy, czy ten koszt przejścia z tego pola do pola to będzie wliczając pole początkowe i wliczając pole końcowe. Jeżeli tak się ze sobą umówimy, to wtedy to środkowe pole zostanie policzone podwójnie, no ale nic w tym złego, bo wiemy, ile wynosi koszt tego pola, więc nie jest to problem, żeby to na końcu odjąć. Czyli możemy utrzymywać sobie takie drzewo przedziałowe, ono przechowuje nam koszt przeskoczenia jakiegoś fragmentu planszy z jakiegoś konkretnego pola do jakiegoś konkretnego pola. No i jesteśmy w stanie to drzewo aktualizować w czasie logarytmicznym, tak? To znaczy jestem w stanie, gdy podmienia mi się koszt jakiegoś tam AI, jeśli podmienia mi się koszt jakiegoś AI, to tak naprawdę muszę podmienić tą tablicę D w dwóch liściach, tak? W dwóch liściach, dwóch sąsiednich liściach, które zawierają dane I. Powiedzmy, jeżeli pole czwarte się zmienia, no to ten koszt i ten koszt się zmieniają. No i w takim razie robię takie dwa update'y w drzewie przedziałowym, tak? Idę sobie do góry, ponownie obliczając zgodnie z tym wzorkiem komórki tablicy D w węzłach, po których przechodziłem. Czyli jestem w stanie zrobić update w czasie logarytmicznym. No i jestem w stanie odczytać całe rozwiązanie zadania z tego głównego węzła. Zauważmy, że nie ma jakby problemu z tym, jeżeli tablica nie ma rozmiaru potęgi dwójki, bo tak naprawdę nic nie szkodzi na przeszkodzie dodać takich urojonych pól o koszcie 0 zaraz za tablicą i umówić się ze sobą, że chcemy zawsze pójść do jakiegoś pola, którego indeks jest potęgą dwójki. Analogicznie dobrym chyba pomysłem jest powiedzieć, że pole startowe istnieje i ma koszt 0. Tak? Więc dzięki temu nie wydarzy się tak, że jakoś to pole startowe lub końcowe trzeba traktować w jakiś inny sposób, że one jest poza planszą. Tak, czy jesteśmy w stanie w czasie logarytmicznym robić update'y i złożoność pamięciowa jest liniowa, tak? To drzewo zajmuje dwa razy tyle pamięci, ile zajmuje ta nasza tablica A.